Uwaga, uwaga, podaję ogłoszenie. To jest 758 odcinek sowieński Jakimowicz podcast. Myśmy wcześniej zaczynali, nie było jeszcze internetu, to był czas Galanonim odchodził, pamiętam. I... Nie, to dinozaury chodziły po ziemi. Tak, jeszcze ruchu chorzów nie było nawet. <grymne> w ogóle, no. Skierniewice chopie były w planach, a myśmy już go rozmawiali. widzę. To jest geneza tego, tej nazwy. widzę. O słowa widzę, tak? Bo tam są kibre, <grymne> 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 I Generalnie to jest wszystko, co mamy do powiedzenia jemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Ostatnio powiedzieliśmy ważną rzecz o tym, że Pan Bóg czasami uzdrawia tak w okamgnieniu. To znaczy, że to jest takie jak pstryknięcie palcami, ale generalnie kocha proces. Ja słyszałem taką fajną historię o tym, jak niemiecka wycieczka przywędrowała w Alpy, trafiła do jakiejś takiej wioski, patrzą siedzi jakiś dziaduś pali papierosa. I podchodzą do niego i mówią, przepraszam bardzo, czy w tej wiosce urodzili się jacyś wielcy ludzie? A ten dziadek mówi, wielcy nie, same dzieci. <laughs> Wie, że my od razu oczekujemy, że ktoś po prostu będzie miał swoje pięć minut i nie wiemy, ile czasu to zajmuje. A ty jesteś cierpliwy, czy nie? Nie. Powiesz coś więcej, czy z tym <laughs> nas zostawisz? <laughs> wiesz co, ja w ogóle bym chciał powiedzieć na samym początku tego odcinka, że wszystko jest kwestią indywidualną, mhm. że Bóg naprawdę dla każdego trochę inaczej coś robi, działa inaczej, bo każdy człowiek jest inny. I wiesz, to co mówiliśmy w ostatnim odcinku o tych oczekiwaniach, że nie będę pokazywał, że jestem smutny, tylko będę udawał że jest su wszystko super. Ja tego nienawidzę, tych konwenansów, wiesz, że mm. ja teraz będę udawał, że wszystko jest super. Nie, jak ja jestem zniecierpliwiony, to ja to okazuję. Jak jestem wściekły, to to okazuję. Jak jest, jestem radosny, to też to okazuję. I wielu ludzi ma z tym problem, nie? Że, że okazujesz coś, co faktycznie w tobie jest. I Ogromny problem. Mój ty... kumpel był w Anglii na pytanie, how are you? Tam musisz odpowiedzieć tak, I'm tak, fine, tak. thank you, bo jak powiesz, że się źle czuję, to się obrażają. Tak. I to jest od razu, zobacz, taki sygnał od drugiego człowieka, że. Ja nie oczekuję od ciebie jakiejkolwiek głębi. Ja nie chcę mhm. z Tobą wchodzić głęboko gdzieś w rozmowę czy w relacje. Jesteś dla mnie po prostu jakimś przygodnym bytem, który gdzieś tam. Klepanie po plecach. Gdzieś tam mi w, jak mucha lata w koło i tak zamiast zrobić tak do muchy, no to robię do ciebie how i, i tyle, nie? Mhm. I we mnie zawsze, jak jestem w tych krajach anglosaskich, właśnie, jest to how to ja tak. Kurde, nie wiem, co zrobić, nie? No bo co? No ja bym chciał od razu powiedzieć człowiekowi, że a, wiesz, no, dobry mam dzień, coś tam, nie? A nie, mm -hmm. I'm fine, thank you. Mm -hmm. No ale co do tego mówisz, pytasz mnie o cierpliwość. I tak i nie. To tak jest tak. właśnie problem. Że dla pewnych rzeczy, dla pewnych osób jestem cierpliwy, w innych okolicznościach, dla innych osób jestem mniej cierpliwy i to też jest kwestią indywidualną, ale sam siebie postrzegam raczej jako mało cierpliwą osobę. I to jest ta pełnia, o której mówimy właśnie, to, że jesteśmy jednocześnie cierpliwi i niecierpliwi. Dla mnie jedno z kluczowych zdań Ewangelii to jest to, to zdanie wierzę, ale zaraz mojemu niedowiarstwu. Że jasne, z jednej strony wierzę, a z drugiej strony pani Boże nie wierzy. I we mnie jest i to, i to cierpliwość i niecierpliwość. A dlaczego o tym mówię? Bo zobacz, Jezus przez 30 lat żył w ukryciu. Tak naprawdę nie wiemy, co robił. Chociaż jak przejdziesz się po sklepach ezoterycznych, to przeczytamy, że tam pewnie terminował o buddyjskich Ta. i ćwiczył jogę. Ale nie wiemy, co robił Jezus przez 30 lat. 3 lata y, 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 głosił dobrą nowinę, nauczał i przez trzy godziny wisiał na krzyżu i jakby zbawiał świat. A my często odwracamy te proporcje. To Wiesz, my jesteśmy no. przyzwyczajeni do filmów superbohaterskich, że zawsze jest jakaś taka mega geneza tego bohatera. Tak. Jakieś traumatyczne albo piękne przeżycia, które sprawiają, że on potem jest tym superbohaterem. A co jeśli, że, co jeśli Jezus po prostu wiódł zwykłe życie? Mhm. Bo jednak większość ludzi na tym świecie wiedzie po prostu życie. Chodzi do pracy, martwę, podlewają, kwiatki. podlewają kwiatki. Co jeżeli to te 30 lat tak wyglądało, że on po prostu sobie był. To nas nie pociąga, nie? bo to nie jest taki wow. A te wszystkie mm. ezoteryczne rzeczy, one nas pociągają, no bo one mają w sobie taki, mm, taką nutkę niewiadomej tajemnicy, wiesz. I jest masa ludzi, którzy tak patrzą na, na świat, nie? że. Nic nie jest takie, jakie jest. Musi coś zawsze za tym stać. Nie? Że no. Kościół Katolicki na przykład on na pewno ma te takie archiwa, gdzie trzyma w ogóle plany statków kosmicznych anunnaki którzy odwiedzili Ziemię tysiąc lat, 10 tysięcy czy 20 tysięcy lat temu. Nie, Musi to... tak być. I teraz mi to. No mówi... Tego nie wiem. I ty ty... Idziesz. ale to jest genialne to co mówisz, bo my się strasznie boimy normalności ja pamiętam do końca życia, to zapamiętam rozmowę z ojcem Janem Górą dzisiaj już świętej pamięci nie? czyli e, autorem spotkań e, na Jamnej, w Hermanicach czy na Lednicy i on mówi, że on w pewnym momencie hmm, spotkał się z ludźmi z tygodnika powszechnego, gdzieś wszedł to środowisko właśnie Turowiczów, tak itd., itd. i na jego święcenie kapłańskie hmm, przyjechał jego tata Sprudnik na Śląsku. I Góra mówi: Ja się wstydziłem do niego podejść. Bo tu jeden ksiądz profesor, tu pan profesor, tu dziennikarz, tu redaktor, a tu taki zwykły listonosz spródnika. I mówi: Ja się do niego wstydziłem podejść, bo że jest taki normalny, zwyczajny. I mówi: Dopiero po jego śmierci tak mnie dotknęło, że to był genialny człowiek, bo tak był listonoszem: chodził codziennie do pracy, dbał o to, żebyśmy mieli jedzenie, kupował chleb. I on mówi, że że wiesz jak strasznie właśnie w tej takiej niezwykłości nie w tym takim, wiesz, taka boema krakowska nie i to taki taki zwykły listonosz spródnika. i Góra mówi że nie może sobie tego wybaczyć nie że dopiero po latach dotarło do niego że on się boi takiej zwyczajności właśnie tych 30 lat Jezusa w ukryciu że nie wiadomo co robił jest jedno zdanie że był posłuszny rodzicom no ale widzisz zwykłość zwyczajność Czemu my się tego tak boimy? Ja widzę też, że w jakiś sposób klerykalizm odciska na tym piętno, mm -hmm. że my tak oczekujemy, że ktoś będzie taki wyższy, taki lepszy, bardziej dostojny, taki wiesz. W kościele sobie hodujemy sami raka, który go zżera czyli właśnie klerykalizm, ale on przypiera różne formy. Liderzy też są tak traktowani, właśnie celebryci w cudzysłowie z YouTube'a są Kato, tak traktowani. Tak. tak. Gdzie to jest w ogóle niewłaściwe. Nie? Ja za dużo tutaj widzę kwasu Heroda i faryzeuszów, te etykietki, redaktor, ten taki wielebny, taki, taki, to ja tu widzę za dużo tego kwasu no. Heroda i Faryzeuszów, który właśnie był skupiony na zaszczytach, na opinii ludzkiej, na tym, że, że są te etykiety, że kogoś się szanuje, bo ma etykietę. I niestety znam też takich ludzi w naszym środowisku czy w innych środowiskach kościelnych. Którzy właśnie dążą do tego, żeby mieć tą etykietę, że oni są ważni, że oni są tacy i tacy, gdzie właśnie ta zwyczajność, ona ma być przesiąknięta Bogiem i każdy człowiek, nie kato celebryta, nie jakiś tam doktor, nie jakiś wielebny, nie wiadomo jaki, bo każdy człowiek jest zaproszony do tego, żeby jego relacja z Bogiem wypełniała całe jego życie i żeby w tej zwyczajności Bóg do niego mówił. I wiesz, ja czegoś takiego doświadczam w swoim życiu. Że ja nie muszę iść nie wiadomo gdzie, nie wiadomo do kogo, żeby Bóg kierował moim sercem, żeby w to, do tego serca przychodziły różne, nie wiem, pomysły, czy pokój, czy to wszystko. Tylko wstaję rano, otwieram jutrznie, nie i kurczę, tak mnie zawsze mm, dziwią ludzie, którzy na przykład modlą się brewiarzem, a mówią, że Bóg do nich nie mówi. Ja tak nie potrafię, mhm. bo w tym słowie, które czytam w jutrzni... Tam Bóg mu, do mnie mówi i zawsze jest coś, co poruszy moje serce. Zawsze jest coś, nad czym ja się zatrzymam. Tylko że jest pytanie, czy ja to otworzę, czy nie. Jak to otworzę, to no. mam to działanie jego nie? widzę to działanie, a jak tego nie otworzę, no to trudniej mi to zauważyć. A propos tych tytułów, o których mówiłeś, to jest nawet taki dowcip. Jak wiesz, policja przyjeżdża, widzi wypadek samochodowy i leży jakiś hierarcha, cały zalany krwią i tak pochylają się nad nim, mówią, czy ksiądz biskup, czegoś potrzebują. Arcy! Arcybiskup. No. I to jest jakby posprzątane. Znaczy myślę, że te wszystkie tytuły i te takie sytuacje to jest tak naprawdę rzecz kompleksów i to jest zupełnie na inny podcast. Mm. A teraz rozmawiamy o czasie o tym, że Jezus przez 30 lat był ukryty, 3 lata nauczał, przez trzy godziny umierał na krzyżu, a często jest tak, że my po jednym kursie alfa, a alfa to jest pierwsza litera greckiego alfabetu. To jest po prostu to nie jest kolejna, kolejny etap formacji, to jest dla, dla początkujących, dla świeżaków, nie? Że oni od razu by wyszli na ulicę, żeby skrzeszać, uzdrawiać i tak dalej i tak dalej. W ogóle jakby nie chcą dać sobie czasu tego takiego ukrytego miejsca. Bardzo mnie dotknęło to, to jest moje ostatnie odkrycie. To przeczytałem w Dziejach Apostolskich tuż przed przed tą sceną kamienowania Szczepana, kiedy to nawet nie trzeba czytać Księgi Wyjścia, bo tam Szczepan opowiada całą historię Izraela. I on mówi tak, że Mojżesz przebywał w domu rodzinnym trzy miesiące, potem mama go wrzuciła do tego koszyka wiklinowego. Potem jest takie zdanie, bo to łatwo przegapić. 40 lat przebywał na dworze faraona, nie, żeby stać się księciem. Nawet jest taki film Disney, jak książę Egiptu. Potem zabił Egipcjanina, kolejne 40 lat przebywał na pustyni, bo uciekał, ukrywał się przed. Przed zemstą faraona, i potem wrócił, żeby kolejne 40 lat wyprowadzać Izraela. To jest to, co w ostatnim podcaście, że miejsce naszego zranienia jest yy, często miejscem naszej tak. służby. Tak. Nie, że on 40 lat się ukrywał, żeby potem 40 lat wyprowadzić. Ale zobaczcie, 40 lat na dworze faraona, 40 lat ukrywania się na pustyni, 40 lat wychodzenia, 120 lat i 3 miesiące. A my byśmy chcieli, żeby to było tak. Stryk po prostu i Pan Bóg ci uzdrowi całą sytuację. Nie. Ale wiesz z tym po kursie alfa wskrzeszaniem. A co ty byś zrobił, gdyby taki chłopak po kursie alfa poszedł, pomodlił się za kogoś i ta osoba była wskrzeszona? Co byś poczuł wtedy? Co byś ja z siebie znam to jako zazdrość. No właśnie. Pierwsze, a poza tym ja powiedziałem tutaj kiedyś świadectwo i u ciebie w podcaście na werandzie i tutaj o tym chłopaku, który po raz pierwszy przyszedł do nas na spotkanie wspólnoty. Można powiedzieć przypadkowo, i Pan Bóg zrobił za jego temoc. Tak, 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 tak. Przez jego. Modlitwę. To, to pamiętamy myśl. To jest to i właśnie to jest genialne u takich ludziach po Alfie, że im się jeszcze chce, że tak naprawdę oni wprowadzają we wspólnotę ogień, bo reszta to już tak ziewa i tak no mówić może się wypali, czy lepiej dopiero po drugim stronie. No, ale I... dlaczego zakładamy, że wiemy, że on się wypali? Dlaczego zakładamy i tak te schematy stosujemy, że u mnie tak było, to u niego też tak być musi? Jak hmm. mnie to wpienia, człowieku, no. jak mi ktoś tak mówi, to ja mam ochotę po prostu wstać i taką osobę za przeproszeniem mocno dotknąć w głowę, żeby trochę rozumu tam doszło, bo... Słyszycie, jak on ładnie mówi, tak, właśnie wpienia, dotknąć w głowę, a mógł zabić, nie? A mógł zabić. Nie no, ale chodzi o to, że... Nie. Wiem. Dlaczego My jesteśmy sędziami, dlaczego my siadamy na trybunale. Bo my pracujemy w straży pożarnej i lubimy im. gasić, chłopie od tak. razu, Podcinać skrzywa. Tak, lub, to jest, jesteśmy w tym mistrzami. Czytałeś taką powieść Fahrenheit 451? Nie. Tam jest straż pożarna, która nie gasi, tylko podpala. Hmm. I może właśnie taką strażą pożarną powinniśmy być. Że tak odpalamy. Ja mam kumpla Jazzmana, który mówi, że dla niego najtrudniejsze był On mówi tak, że wolałby grać, nie wiem, z YouTube, z Metaliką na Stadionie Śląskim czy, czy tutaj na Narodowym w Warszawie. Najgorsza rzecz dla niego to są popisy na wydziale jazzu przy kolegach. A ja mówię czemu? On mówi, no bo wiesz, oni tam wszyscy tam sobie drinkują, tak niby ciebie słuchają, a potem podchodzą, mówią, kurde, super koncert, po prostu świetny. Wiesz, tam dwa razy się machnąłeś, ale super. I on mówi, po co oni to mówią? Po to, żeby właśnie ci tak dosrać, że dwa razy się machnąłeś, wiesz, te tak. takie te szesnastki ci tam Krzysztof nie wyszły. Nie? Mhm. I on mówi, to jest najbardziej żenujące. I on tylko wychwytuje tę chwilę właśnie, że to my jesteśmy świetni w podcinaniu. Właśnie skrzydeł innym, i jak przychodzą i chcą, mówią, to jest jak słynna katechetka na górnym śląsku, którego nie lubisz. <laughs> lubisz, lubisz się. Lubię nie lubię. No. No. Eee, zrobiła test i była tak e, uczynki miłosierdzia względem ciała i było napisane chorych. Jakie dziecko napisało uzdrawiać umarłych? Ona napisała wskrzeszać i dostało zero punktów. No tak. Nie, bo trzeba chorych nawiedzać i umarłych, umarłych pogrzebać. I wiesz, Ale i wiem, to, to jest to to dla jest? Jaj. A propos tego stary, no. to ostatnio słuchałem świadectwa człowieka, który widział skrzyżenia, i mówi, że jeżeli modlisz się o wskrzeszenie dla wierzącego, to weź się zastanów, co ty robisz. Bo? Z jakiego powodu ta osoba chciałaby wrócić? Przecież, jeżeli ona była wierząca i ona teraz jest u Jezusa, to, to jaki, jaki powód ona ma, żeby wrócić? nie? że módlcie się o wskrzeszenie i on doświadczył tego, że, że te wskrzeszenia przyszły dopiero, kiedy się modlili nad niewierzącymi, bo oni chcieli koniecznie wrócić no. <grych> z tego miejsca, w którym byli nie? i Bóg dawał tą łaskę. I, i to jest piękne. Nie? I teraz no jest coś w tym, co, co mówisz, że że tak być powinno, ale my wiesz, mówimy, nie, to, to, to my jesteśmy już intelektualni. My Nasza wiara się, wiesz, zasadza na intelekcie. My już nie potrzebujemy takich ekstremalnych rzeczy jak wskrzeszenia. Po kiedy to nam to. Ale no. chodzi właśnie o to, że to drugiemu jest potrzebne, a nie tobie. Tak, I może ty możesz jest... być narzędziem. Bo kiedy była ta modlitwa o uzdrowieniu, o której wspominałem, to myśmy się zastanawiali, w jakiej formie to powiedzieć, co powiedzieć. Bo już tyle książek przeczytaliśmy, to. a ten Krzysiu przyszedł pierwszy raz i on nie miał tych, takich dylematów. On po prostu usłyszał, wydaj rozkaz, wydał rozkaz w imieniu Jezusa i, i kobieta została uzdrowiona, bo on nie miał wiesz tej bazy, czy jak, w jakiej, w jakiej formie. Dlatego ja kocham głosić do ludzi, którzy nie mają nic wspólnego ani z Kościołem, ani z Bogiem, bo oni są jak czysta karta. Mm. Powiesz im, że Bóg ich kocha, no ich to zaszukuje. Ale pomodlisz się za nich i oni doświadczą tego i oni nie potrzebują sobie tego tłumaczyć, bo oni to doświadczyli i po, później na tym doświadczeniu mogą dalej budować, mogą dalej iść, nie? Ale właśnie to jest ta ten czas, ta cierpliwość, która jest nam wszystkim potrzebna, bo jednak nasze życie to jest bieg długodystansowy, nie? Życie chrześcijanina to jest bieg długodystansowy i oczywiście, że te wszystkie momenty, kiedy Bóg daje iskrę i rozpala nasze serca, one są ważne i potrzebne i nie powinniśmy jako dojrzalsi wierzący właśnie gasić tych iskier w życiu mniej dojrzałych. Ale jednocześnie towarzyszyć, nie? W tych wszystkich bolączkach, które przychodzą. No i to jest największy problem. To o czym mówi, że właśnie życie duchowe to jest bieg na długim dystansie, a nie sprint, bo my jesteśmy takim pokoleniem ADHD, po prostu wszystko od razu, nie? Że to jest takie pokolenie, które na nic nie czeka, bo po prostu klikaj, ma, ma, wiesz, nowy serial jeszcze przed oficjalną no tak, premierą. Tak, tak, takie są czasy, w których żyjemy. I ja wiem, że co jak, jak jedziesz do Augustowa, no to masz jednodniowe spływy kajakowe. Kiedyś się wypływało na dwa tygodnie, na tydzień. A teraz po no, prostu rano wyjeżdżasz, rano wyjdźmy Tylko tydzień się. No widzisz. To ja nawet nie słyszałem oczywiście. Tak. Ja to siedzę dzięki gerjawit, w ogóle lewo się trzymam. No, tak. Nie. za moich czasów się wypływało na tydzień, na dwa, nie? A teraz... A co wiesz, tam robić tydzień, nie? Moja córka by powiedziała, tato, tu jest nudno. No to dzieci zawsze. No, dzieci Nudy. no ale patrz, to, to, to jest. Yy... Słyszałem takie genialne zdanie, przeczytaj mnie w książce Owocne Uczniostwo, że my kochamy fast foody, a Pan Bóg, czyli takie dania z mikrofali, a Pan Bóg kocha marynaty, czyli to jest tak jak ze streszczeniem Tolkiena, nie? że pewien hobbit ma wrzucić pewien pierścień do pewnej dziury, idzie przez trzy tomy, aż w końcu mu się to udaje. Po cholerę czytać trzy tomy Tolkiena, skoro możesz jednym zdaniem. Ja bym załatwić. powiedział, że on kocha steki długo dojrzewające. One dopiero długo dojrzewają, Aż nie? Aś mi smaka zrobił. A ja też sobie a jakie lubię. lubisz? Każde. <laughs> Nawet takie, które ruszają się na talerzu. No, nie no, surowe jak najbardziej. Gorzej w drugą stronę, nie? Jak są zbyt wysmażone. Chociaż węgiel jest na żołądek zdrowy, to ci podpowie. I teraz zobacz, co tutaj z tego, jaka duchowa nauka może płynąć, że jednak ten stek ma być medium rare najlepiej, a nie przepalony, nie? Złoty środek. No. Złoty środek, nie? Że to musi być, wiesz, coś pomiędzy. Nie, nie to, że jesteś ciągle rozpalony jak dzieciak i, i każdy podmuch wiatru cię gdzieś tam prowadzi. I nie też to, że tylko jesteś tak zanurzony w tym intelektualizmie swoim, że odrzucasz wszystko, co jest świeże, co jest nowe i co budzi w tobie lęk, bo tego nie znasz. Nie? No. Ja wracam do tej historii Mojżesza. 120 lat. Dla mnie nieprawdopodobne. I Wszyscy to... bohaterowie wiary wymienieni w Hebrajczyków mieli te momenty i zobacz, jak się zachowywali nie? w tym wszystkim. Na przykład Dawid. On też miał obiecane, mhm. a później to, to mnie najbardziej porusza, nie? że y, kiedy król poszedł tam, gdzie królowie chadzają, mhm. y, i niewolnicy tak samo, czyli do jaskini. To była mhm. jaskinia, wiadomo, tam tego nie ma tak wprost napisane, ale w przypisie można mhm. y, przeczytać, że Saul poszedł do jaskini gdzie tak, się załatwiali, czy dawać, tak? Tak, tak? I tam był Dawid. I on mówił. Bo tam jest zabić. napisane tak w Biblii, odsłonił nogi. Tak, odsłonił, czy zasłonił? Zasłonił. zasłonił, zasłonił nogi. No, no wiadomo. Mhm. I, y, I zobacz, co Dawid robi. On, żeby poszanować zasady Boże, on nic z tym nie robi. Tylko odcina połe płaszcza chyba w tym momencie, nie? bo tam też mhm. jest, że jakąś włócznię tak, tak. chyba zabiera. Są paralelne, para, paralelne teksty. I zobacz, że on nie zachował się tak jak my dzisiaj byśmy się zachowali, żebyśmy powiedzieli: "Ua, to jest błogosławieństwo Boże". I byśmy sobie wytłumaczyli, nie? że to jest błogosławieństwo Bóg mi daje w tej chwili. Tylko on wiedział, że pierwsze jest Boży porządek. Pierwszy jest Boży porządek mhm. i szanowanie tego porządku. A jak Bóg będzie chciał, to zrobi to w swoim czasie. I w Izajasza jest taki fragment, nie wiem czy go znasz, że Bóg uczyni to szybko w swoim, w swoim czasie. czasie, nie? I ja mam takie. Tylko dokumenty. u niego jeden dzień jest jak tysiąc lat to i odwrotnie. Właśnie. Ale widzisz, no. ja czasami zadawałem mu pytania: Boże, czemu tego nie robisz? Obiecałeś, nie robisz tego, czemu tego nie robisz, czemu tego nie robisz? I właśnie zawsze musimy funkcjonować w tym nieustannym dialogu, w tym nieustannym spotkaniu z Bogiem, że żeby ta frustracja nasza, i to, ta chęć już posiadania czegoś, realizacji czegoś, nas po prostu nie pochłonęły. Że wszystko musimy przynosić w tym momencie do niego. I ja przynosiłem w tych momentach nie, do niego, gdy byłem sfrustrowany. Yy, yy, wiesz, taki cały nakręcony na coś, mm. i mówię, Boże, dlaczego? Dlaczego? wiem. On mówił. Wiesz co, w tych, w tych momentach to kiedyś miałem taki obraz, yy, jak się modliłem, takich wielkich, spiżowych dłoni. Mhm. I ja byłem pod tymi dłońmi. I w tych momentach, kiedy ja go pytałem, dlaczego, może to nie był spiż, nie wiem, taki czarny materiał, to mhm. był taki marmol czy coś, nie? Takie ogromne dłonie, jak giganta mhm. z heroesów trójki. Granic, no. Tak, i za każdym razem, kiedy pytałem go, dlaczego jeszcze nie, to widziałem te dłonie, nie? że on mnie trzyma. I z jednej strony. Te dłonie one symbolizowały to, że nie dociera do, do, do nas nic nowego. Tak, tak, nie? Jesteś pod Ale z drugiej strony, jesteśmy chronieni, więc no. takie uszanowanie tego czasu, nie? że widocznie to nie jest ten czas jeszcze, to nie jest ten moment, więc ja muszę to uszanować. I myślę, że bohaterowie wiary, o których mówimy, Mojżesz, Dawid, inni, którzy są wymienieni w Hebrajczyków 11 i 12. Oni mieli często pewnie takie momenty frustracji, tych słabości, krzyczenia do Boga. Dlaczego jeszcze nie teraz? Dlaczego ja tego nie mam teraz? Dlaczego to się nie dzieje? Zresztą tam jest napisane, że zobacz, oni oczekiwali spełnienia obietnicy, czyli mesjasza, mhm. do śmierci i tego nie mogli zobaczyć, a my na to patrzymy codziennie. Pięknie w ogóle, że, że powiedziałeś, o Dawidzie, ktoś ostatnio zapytał, jak my przygotowujemy podcasty, kiedy byłem zamościł. Czy właśnie mamy to rozpisane scenariusze ja mówię? Nie, że właśnie, że, że geniusz tego, tej formuły polega na tym, że ty coś mówisz, nagle u mnie się coś otwiera i odwrotnie, nie? To znaczy, jakby wzajemnie się uruchamiamy, bo, bo zobacz, Dawida, zachwyca mnie taka jedna scena, że tak, on jest namaszczony na króla, na oczach całego Betlejem. To jest na tej zasadzie, że gdyby prorok Samuel przyszedł do Warszawy, to by Trzaskowski wyszedł. Bo tam jest napisane, że wyszła Rada Miasta i spytali się konkretnie, po co przychodzisz? Jakie są Twoje. Tak, dlatego, no bo gdyby on powiedział, że Warszawa zostanie zniszczona, to Warszawa byłaby zniszczona, bo żadne słowo Samuel'a nie upadło na ziemię. Jest genialne zdanie, i tak cała, cała, yy, całe Betlejem, cały dom Dawida widzi, że jest namaszczony na króla. Co mógłby zrobić? Oglądać film, jak zostać królem, przeczytać monarchię dla średnio zaawansowanych, a jest takie jedno zdanie w Biblii: wrócił do pasienia owiec. Kurcz. Przecież on mógł teraz, wiesz, on miał kilkuset świadków, powiedzieć teraz ja, panowie, nie? Pójść do Klaula, powiedzieć: No, zdobywamy to wszystko. Tak, damy radę. Że ja mam świadków, że Bóg mnie teraz namaścił, po prostu i tu kilkaset osób może to potwierdzić. Jest nieoczekiwana zamiana miejsc. Do widzenia, nie? O A on wrócił do pasienia owiec i czekał na swoją kolej, aż Bóg się o niego upomni. No i się upomnił. Upomniał, nie? Że to jest nieprawdopodobne po prostu. To, 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 to. No to jest Boży Porządek. Dostajesz słowo, i tak jak Maryja trzymasz je w swoim sercu, rozważasz, nie, nie gonisz za tym, wiesz, to, to co powiedziałeś o, o, tym, o tym miasteczku, o tej Warszawie i w ogóle, to sobie wyobrażam, że to jest taki, wiesz, moment w polityce, nie? Że jak widzimy, że jest jakiś przełom w narodzie, że w jedną czy w drugą stronę, to ci politycy mówią, no to trzeba iść za ciosem, uruchamiamy młodzieżówki, uruchamiamy to, uruchamiamy tamto. A w tym momencie Dawid pokazał, że to nie jest z tego świata, to jest logika, nie jest z tego świata. Wracam do tego, co jest moim obowiązkiem. nie? Wracam do tego i to robię. I wiesz, ja często sobie przypominam te momenty, kiedy byłem na początku swojej, swojej posługi, swojego życia z Bogiem, gdzie byłem właśnie tym neofitą, o którym mówiłeś po, powiedzmy, kursie alfa. Nie do końca to był kurs alfa, ale formacja u nas we wspólnocie, taka początkowa. No, i pamiętam, jaki ogień we mnie płonął, i jak chodziłem, i nie mogłem powstrzymać tego, nie? że jak widziałem kogoś, kto potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę, to po prostu to robiłem, nie? I, i dzisiaj tak naprawdę ja równam do tego czasu, mhm. że dzisiaj ja sobie myślę, gościu, ale ty miałeś jaja ze stali, nie? Jaki ty w ogóle byłeś odważny wtedy, a teraz, wiesz, potrafisz mieć wymówki, jak widzisz kogoś, kto. Gdzieś tam potrzebuję, mówisz sobie nie mogę, nie mam czasu, i tak dalej. Wiadomo, że czasami przezwyciężam, ale często właśnie nie. Mhm. I sobie wtedy myślę, że kurczę. To jest to, do czego my powinniśmy dążyć, żeby mieć ten ogień i dojrzałość jednocześnie, nie? żeby nie, nie powiedzieć, że dobra, ten czas już minął, to już jest za mną, bo nie ma większej radości dla mnie, niż dzielenie się Ewangelią po prostu w codzienności. Jak kogoś spotykam, rozmawiam. I się zaczyna. To jest zawsze coś, co tak doładowuje człowieka, że to jest szok, nie? I to jest to małe, to jest to wracanie do pasienia tych owiec, do troszczenia się o nie. Wiesz, to co masz zrobić na co dzień, uważam, że każdy chrześcijanin na co dzień ma być świadectwem, ma mówić to świadectwo i nie ma się wymawiać, że ja nie umiem, nie potrafię, nie chcę, bo no, katechizm Kościoła katolickiego nam o tym mówi, że służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. Ale no właśnie my byśmy chcieli, żeby to wyglądało tak, że wiesz, komuś powiesz jedno zdanie, i takie są sytuacje też, nie? Że mówisz jedno zdanie, a ten doświadcza miłości Boga i się nawraca i w ogóle jest super. No. Ale często to jest właśnie takie zwykłe, że mówisz mu jedno zdanie dzisiaj, drugie zdanie jutro, trzecie zdanie za trzy dni, za pięć i tak trwasz z nim, ale właśnie wracamy do tego. No. To jest to, ja, ja doświadczam tego, jak chłopaków prowadzę w towarzyszeniu, że wiesz. Oni mi mówią, stary, stało się to i to. Dzięki, że się spotykamy, rozmawiamy. A ja sobie myślę, a ja nic nie zrobiłem. Ja tylko rozmawiam. Ja a a tylko propos powtarzania, to wiesz, w ostatnim podcaście mówiłem o radykalnych, o tym, że właśnie tutaj w tym miejscu rozmawiałem, dosłownie 15 metrów stąd, wywiady do książki i dziki powiedział wprost, że on słyszał. Hasło Jezus cię kocha pięć tysięcy razy i zawsze spływało po nim jak po karczce, A raz podszedł do niego ksiądz, powiedział Jezus Cię kocha i dzikiego sparaliżowało. Nie? Dokładnie te same samy. Tak jak na rekolekcjach ignacjańskich ojciec, który prowadził te rozważania, powiedział, że pamiętajcie, że łaska jest jak te, jak te, jak te gumy mają takie ever fresh, nie? że ona jest zawsze świeża. <grym> że ona po prostu jest na co dzień inna, nie? Codziennie inna i to, czy ty skorzystasz z tego, czy nie, to też dużo od ciebie zależy, ale to jest właśnie piękne, że te same słowa mogą w tym samym czasie nas dotknąć inaczej, ale wiesz, ty pewnie czytasz Słowo Boże czasem, co? No i nie masz tak. tak że... Nie masz tak, że włącza się takie, dobra, znam to i teraz będę leciał tak oczami tylko po tym. Masz no, tak? Mam, ja tak mam czas czasami, nie? że znam to, to ja lecę oczami i wtedy Duch Święty mówi, ty, gościu, co ty robisz, i wracasz, nie? I czytam. To, Wojtek Jędrzejewski, słuchaj co. To... W podstawówce, słówko po słówku. I się okazuje, że tam jest słowo, z którego przed chwilą chciał mnie szatan ograbić, nie? Tak. To, to ojciec czy... Wojtek Jędrzejewski, bardzo go za to szanuję, zadzwonił kiedyś do gościa niedzielnego, mówi, że jest tak poruszony, bo przeczytał, jak Bóg mówi, każdego ranka pobudzę ucho, abym go słuchał jak uczniowie. I mówi: A mówi a ja już mam gotowe patenty na rekolekcje hmm. dla rozwiedzionych, dla rekolekcji dla samotnych, dla rekolekcji dla sił zakonnych. I nagle przeł każdego ranka pobudzamy ucho. Czyli Bóg mówi: Ja każdego ranka chcę ci powiedzieć coś nowego, świeżego, nie? Coś, co cię zaskoczy. Bardzo często jest tak, że słyszysz to, co słyszałeś 10 tysięcy razy i nic. A nagle raz usłyszysz i się okazuje, że jedno słowo cię dotknie, nie? No dlatego w naszym podcaście dużo powtarzamy różnych historii. I <laughs> dlatego też, że, że mamy <laughs> Alzheimer. Może że w końcu do was dotrze. Tak, że tak naprawdę nie pamiętamy, co powiedzieliście w zeszłym tygodniu, ale to już jest kwestia wieku. A, no a propos czasu, bo tak sobie mówimy o czasie. Bo to jest też genialne, że Mojżesz przez 40 lat wyprowadzał Izraela w ogóle. Po co tak długo? Kurczę, to gdyby nawet jak sobie weźmiecie dzisiaj teraz Google Maps i wysłuchacie, ile się idzie z Egiptu do Izraela, to wam wyjdzie, nie wiem, ile, ale na pewno nie 40 lat, po prostu GPS im głupie, totalnie zgłupiał. Ale co jest piękne, że przed, przed tym przez 40 lat ukrywał się na pustyni, czyli to było miejsce przekleństwa. I to jest akurat bardzo dobra informacja dla was, którzy się teraz zmagacie z czymś, bo może się okazać, że to miejsce na przykład waszego grzechu, na przykład nieczystości czy tego takiego bagna, w którym teraz toniecie, że to będzie miejsce, w którym będziecie służyli, żeby wyciągnąć innych. Przemieniony ból. Ja poznałem takiego Paulina, zresztą hmm. też a propos tutaj, bo rozmawiamy na długie, ojca Stanisława Jarosza, który miał ogromne problemy z nieczystością. Wprost o tym mówił w goście Niedzielnym. Ogromne do tego stopnia, że miał być niedopuszczony do święceń, do ślubów zakonnych, bo bo mu magister nowicjatu i potem przełożony powiedział Stanisław, nie widzę współpracy z łaską. Nie widzę współpracy z łaską. A po latach to był człowiek, który... To nie chodzi o to, że mówił piękne kazanie o czystości. On ratował małżeństwa, wyciągał ludzi, którzy mają ogromne problemy z samogwałtem itd., itd. Czyli on mówi, zobacz Marcin, to co było największym moim przekleństwem, to te przepłakane noce, to że miałem zeszyt, w którym kazali mi pisać, czy porządliwie patrzyłem na kobietę. Ja zawsze mówię pisemko, tak, tak, tak. Mówię, ja nie wiem co pisali inni bracia, ja miałem same porażki. To jest teraz miejsce mojej służby. Dokładnie to jest miejsce mojej służby. I być, to jest właśnie historia Mojżesza. Zabija Egipcjanic, Egipcjanina, ucieka na pustynię i potem przez tą samą pustynię wychodzi, żeby już wyciągnąć innych. Choć trochę mu się schodzi. Trochę mu się schodzi. Ale, ale to jest Twoja plan. historia, że ty opowiadasz teraz o swoim życiu i dzięki temu inni, którzy cię słuchają. Jakieś dzieciaki, na przykład, nie wiem, w, 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 w szkołach mówią, kurczę, że, że ja się w tym odnajduję, nie? Że... Wiesz, jak słucham, ostatnio miałem takie spotkanie z jedną osobą, która przeżywa podobne rzeczy, które ja przeżywałem. I wiesz, jedyne, co ja mogę zrobić, to, to być nie? i współczuć, bo ja to wszystko przeszedłem i wiem, co to jest. I Ale byłeś ja, ja wtedy, wszystkim... kto, był, kto tobie współczuł, nie miałeś. Nie. No. nie, ja cierpiałem w ciszy w samotności, nie. Hmm. I, I każdy raczej myślał, że, że to jest takie, a tam wydziwia. A to, to jest realne cierpienie dla wielu ludzi, nie? I nie możemy powiedzieć, a wydziwia, wydziwia. Bóg jest w takich momentach przy każdym z nas, nie? Ale też człowiek jest skutecznym narzędziem. Mhm. I ten przemieniony ból, wiesz, to jest naprawdę coś dziwnego, ale widzimy to, nie? Że byli narkomani, a dzisiaj narkomanom. Ale Polarzy, byli, byli alkoholicy. Tak. Służą dzisiaj alkoholikom, że ci, którym rozpadło się małżeństwo, dzisiaj służą małżeństwom, żeby się nie rozpadały. No wiesz, to, to, ja to, znam dwóch to kapłanów, też... którzy w pewnym momencie już prawie powiesili sutannę na, na kołku i oni dzisiaj prowadzą rekolekcje dla innych, nie? bo nie wiedzą, co to znaczy wrócić. Dla księży, tak? Tak, dla księży, bo oni wiedzą, co. Ale zobacz, po ludzko, co to znaczy wrócić. Znowu wracamy do tego, że no. to, nie jest Boże, to nie jest ludzka logika. Nie. Ludzka logika mówi: Miałeś z czymś problem, jesteś skreślony. I zobacz, z tym księdzem, co mówisz, mogli go skreślić, nie? No. Bo od księży się wymaga, żeby byli doskonali. Ja, ja bardzo rzadko słyszałem, żeby ksiądz Zambony powiedział coś o sobie w kontekście, że miał jakąś słabość, czy z czegoś wyszedł, czy że przed przyjęciem do czy żeby był jakiś problem. Nie wyszło mi, właśnie... przepraszam. Żeby proboszcz wyszedł i tak to tutaj tu... było fajnie, ale tu przepraszam, nie, nie wyszło ciągle tam. oczekujemy, że Kościół to będzie, wiesz zbiór doskonałych ludzi. To jest takie kłamstwo. Nie. Nie jest. Rozmawiam z ojcem Michałem Leganem, z Paulinem i mówię, a jak wy sobie radzicie z czterema milionami pielgrzymów na Jasnej Górze? On tak szczerze, czy ja wiem, czy sobie radzimy No właśnie. <laughs> I to było takie piękne, nie? A nie, że właśnie spowiadamy tam jak Wincenty... <noise> 500% normy. Mówi, czy ja wiem, czy sobie radzimy I wiesz co, to powiedział parę lat temu, ja do końca życia zapamiętam tę odpowiedź, bo była szczera i no i to nie było takie szczęść Boże. Na my się też tak nie będziemy żegnali. Nie? Tylko po prostu chcemy wam powiedzieć jedno, że Pan Bóg jest ponad czasem. Jest ponad czasem. U niego jeden dzień jest jak tysiąc lat. Pokusa okresu ciemności jest taka, że to się nigdy nie skończy. Ja tak hmm. miałem 9 lat temu podczas kryzysu, że mi się wydawało, że to się nigdy nie skończy. Krzysiu tak pewnie też miał. Ale Biblia mówi, że to nie jest prawda, że zawsze z, z, z tej śmierci wytryśnie życie, że po. Yy, po tej ciemności przyjdzie światło, tylko że tam jest takie straszne dla nas słowo we właściwym czasie. Znaczy Bóg wie kiedy. Ale uczyni to szybko w tym właściwym czasie, nie? że jest ten czas Chronos i czas Kairos. Chronos to naturalny bieg rzeczy, a Kairos to jest ten czas namaszczony. A to jest kiedy Boże, chronos czy Kairos? Boże rzeczy się dzieją. Tu jest Chronos. Aha. A Kairos, no to wiesz, jest w tym momencie, kiedy jest Boże, Boże poruszenie i wtedy trzeba w tą rzekę wejść po prostu i płynąć z nią, a nie stać na brzegu i mówić, że nic się nie dzieje. To płyńcie. Płyńmy. Z tym właśnie, no właśnie płynmy, bo to nie jest. A propos, świetnie, że, właśnie, że to powiedziałeś, bo to była taka sytuacja, przyjechał do na coś jest Tomek Nowak, i ja mówię, czy mógłby wygłosić dla nas słowa, jestem jego ulubieńcem. O Panu Bogu. I on tak świat wziął kartkę i napisał: Jesteś jego ulubieńcem. Mówi, nie, nie, właśnie, to świetnie się do innych mówi, że ty jesteś. Mówi, ja też. Nie, że to się fajnie, właśnie, że my teraz udzielamy rad innym. On mówi, jestem jego ulubieńcem, i mówi, kurczę, czy ja mam takie doświadczenie, że Pan Bóg na mnie patrzy i mówi, lubię cię, Tomek. Nie, że naprawdę, że. No, jak o sobie napisał Jan? Jak? No, że jest umiłowanym uczniem. To tak. Nawet a... nie pisał o sobie y, w, po imieniu, tylko umiłowany uczeń, tak? A ja wczoraj się dowiedziałem a propos prawdy, y, co papież Franciszek napisał na Jasnej Górze, kiedy był. Wiesz, co napisał? Nie napisał "Módźcie za mną grzesznikiem. To ja jest dopiero mam, zgorczenie. Nie wiem. Papież, Papież grzesznikiem, no gdzie, to nie jest w ogóle. Z tym powtarzamy. Ogóle... Jesteśmy grzesznikami. Nie, nie powiem, że jesteśmy z tego dumni, ale, ale nie ukrywamy tego, bo to nie jest też cała prawda u nas, bo jesteśmy z grzesznikami uratowanymi przez Jezusa i to jest cała prawda u nas, Amen. tak? Amen. Zostańcie z Bogiem, papa. Pa.